Witam Państwa z Wrocławia. Jest 29 sierpnia 2015 roku. Digitalnie namalowany obrazek, kolejny mojej bardzo utalentowanej starszej córki Anastazji, która w czasie tej kampanii, poprzedniej zresztą do samorządu w 2014, jak najbardziej jest obciążona, mieszkamy razem i całym tym stresem wyborczym. Warto, proszę Państwa, zainteresować się tematem stalking satelitarny. ...703 śmieci prawne uchwalił w tym czasie 4 lat swojej kadencji. Sejm i Senat na Wiejskiej. I proszę Państwa, nie będzie to proste, żeby oderwać tą żydokomunę od koryta. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa tutaj, z tej strony Sejmu, GOV, pobieramy te dane, proszę bardzo, prace Sejmu, uchwalone ustawy, 703. 703 to jest rekord świata. Swój własny rekord pobili ci genderowi Żydzi, czy Szabas Goje. 2011 ustaw już w 2015 roku, a mamy przecież środek, bo wakacje są. I jeszcze przecież nawet sierpień się nie skończył. 211 w tamtym roku, 186 w 2013 roku, 167 w 2012, 134 tu w 2011, 5, dlatego że obrani zostali, wybrani przy urnach ci urnowi senatorowie. I ale tutaj widzimy takie przyspieszenie i tą tendencję tu na maksa, no, maksymalizacja nastąpiła, wykonania jakiegoś planu z ośrodka poza, położonego poza Polską. 211 śmieci prawnych, czyli ustaw tego Sejmu. No, suma jest przerażająca, ilości tych ustaw i jakości tych ustaw proporcjonalnie jest po prostu oburzająco niska. I jak to się dzieje, pokażę Państwu tutaj w Senacie. Senat pracuje na w ogóle na konsole archival transmissions, czyli widzimy, że że tutaj system informatyczny Senatu transmisji tych nie pisze po polsku, tylko jest obcojęzyczny system. Skąd on został sprowadzony? Ale
To, na co Państwu chciałam tu w tym nagraniu, to jest z 7 sierpnia retransmisja archiwalna. Jak oni tutaj, ci senatorowie, widzicie Państwo, 80. To jest akurat głosowanie nad całą poprawianą ustawą i jest ich tu 80. A w czasie głosowania nad poprawkami, przewiniemy trochę do przodu, tutaj było ich cały czas 82. Głosowało 81 osób, za 79, wstrzymały się 2. Poprawka numer 8. A, tu jest 81. Czyli 20 senatorów nie ma, bo jest 100 senatorów. Proszę bardzo, tu znowu 82 osoby. Widzicie Państwo, 82. Jak to tak wychodzą, wchodzą w ogóle, czy to się zgadza, czy nie zgadza. W ogóle 20%. Wstrzymał. Proszę o wyniki. Głosowały 81 osób. Widzicie Państwo, to jest, minęła dosłownie 20 sekund, a już jednej osoby ubyło. Wprowadza we właściwym miejscu nowelizację przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A nie widzimy, żeby ktoś tutaj wychodził. Czyli jak ten system informatyczny pracuje? Głosowały 82 osoby. Znowu 82. Widzicie Państwo, żeby ktoś doszedł w tym czasie? Że tu jest znowu 82. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Głosowały 82 osoby. Tak, i tutaj znowu jest 82 osoby, ale na końcu jest to, co pokazywałam Państwu na początku. I oni tutaj kolejne poprawki uchwalają, ale to, co jest bardzo niepokojące na dziś, to, proszę Państwa, zbieżność tego, co robił Duda w Berlinie i tego, co robił okrutny gdański Żyd Borusewicz w tym samym momencie, bo mamy 28 sierpnia, a więc ten Żyd Borusewicz został uhonorowany za zasługi dla samorządów terytorialnych. I równocześnie w Senacie przebywała ukraińscy samorządowcy z wizytą studyjną w Senacie. A tu pracują nad opozycjonistami z PRL-u, których naprawdę sami nie umieją, bo ci Żydzi, no nie liczymy już na to zupełnie, żeby ci Żydzi do jakiejkolwiek sprawiedliwości społecznej w Polsce chcieli doprowadzić, bo widzimy, że dzieje się od 25 lat coraz gorzej rzeczywistym opozycjonistom, a jacyś nie wiadomo z jakiej listy, a właściwie wiadomo, że to są listy Kiszczaka i Achnenerbe. Ciągnięci są ludzie jacyś do góry, na wysokie stołki. Ale tutaj ci samorządowcy, proszę Państwa, zobaczmy zdjęcia. Ci samorządowcy z Ukrainy przybyli do Senatu i co oni tutaj mają za zadanie? Ci samorządowcy, widzimy koszula ukraińska, nie ulega wątpliwości, że to jest tutaj Ukraina siedzi. I jaka to jest Ukraina i po co oni tu przyjechali i jak zinterpretować tą zbieżność z tym, co tutaj wyczyniał Duda Juda z tym Stasi-manem o nazwisku Gauk. Właśnie. Tragedia. Bo Merkel, wiecie Państwo, jest Żydówką i heretyczką po ojcu. No to jest tragedia po prostu. A tutaj Duda Juda wybrał się z Żydówką polskojęzyczną z Krakowa. I
On tutaj dziękuje Gałkowi i o tych uchodźcach z Ukrainy. Dwukrotnie mówił, bo tu na tym nagraniu, a później przy pytaniach jeszcze lepiej to widać. Tak, pytamy się, czy Duda Juda całował ją po rękach. Jeszcze druga część. Tutaj następuje ta oburzająca. O Ukrainach. Polecam tutaj ten film mój, żeby zobaczyć, co Duda Juda mówił. Moim zdaniem były to sfałszowane wybory. Komisja Wyborcza liczyła 17 tysięcy uprawnionych do głosowania. Czasami jest to łatwo zdefiniować, co jest mniejszością. Tak jak na przykład mamy mniejszość przy granicy duńskiej. Tu Państwu pokażę w międzyczasie w Sejmie posłowie tego strasznego Ryszard Galla. To się w głowie Galla nie mieści. Mniejszość niemiecka startuje w tu wyborach tych. I tu niby niezależny, ale jak klikniemy. 2015 tak się nazywa w Sejmie Ryszard Galla. Zrobiłam już. Mniejszość niemiecka. O tym Niemcu. Mniejszość niemiecka. Jest to takie niebezpieczne, że a jeszcze Ryszard Galla zasiaduje za polskie pieniądze polskiego podatnika za 150 tysięcy rocznie plus wypasione diety plus przywileje poselskie w polskim Sejmie, na przykład w Komisji Finansów Publicznych. A tutaj prezydent Niemiec, RFN, zastanawia się, co to jest właściwie mniejszość. Tak, widzicie Państwo, jakie to jest oszustwo i jaki ten Duda jest miękki w stosunkach z Niemcami, czyli podporządkowany. I pytamy się o to, dlaczego on jest taki podporządkowany Niemcom. Skąd to się bierze, że prezydent III RP jedzie tam przed 1 września, czyli haniebną rocznicą napaści Niemiec na Polskę, i jest taki podporządkowany. I oczywiście ani słowa nie mówi o braku traktatu pokojowego w dalszym ciągu, którego brak dlatego, że Niemcy będą zmuszeni należne odszkodowania dla Polski wypłacić. I tutaj ten Ryszard Galla, mniejszość niemiecka zasiaduje za polskie pieniądze i jego zadaniem za te polskie pieniądze jest antypolskie działanie i na to się nie godzimy, żeby mniejszość niemiecka w ogóle zasiadała. Skoro prezydent Niemiec nie rozumie, co to jest mniejszość, to my także przestaniemy rozumieć i nie godzimy się na start mniejszości, a tym bardziej rasiu, ale także mniejszości niemieckiej do Sejmu. A tutaj widać, co JOW-y spowodowały w 2011 roku. Platforma ma 63 senatorów, PiS 31, 2 PSL-e i 4 własnych komitetów senatorów, czyli to nie ma żadnego znaczenia. Te 63 miejsca w Senacie ze 100 JOW-y dla Platformy. I dlatego to referendum 6 września należy moim zdaniem bojkotować, bo JOW-y rozłożą w Sejmie, w której Platforma ma oczywiście tutaj też bardzo dużo od 2011, ale jednak proporcjonalnie JOW-y spowodowały, że miała dużo więcej w Senacie. I generalnie wchodzą tylko dwie duże partie. A na taką amerykanizację życia politycznego w Polsce się nie godzimy, bo to jest obce Polakom, takie podział na dwa ugrupowania, w których właściwie siedzą ci sami ludzie i
I wzywamy do bojkotu. Ja to mówię za siebie, to jest moje zdanie, mimo że jestem złączona pod te wybory 2015-25 października kandyduję do Senatu z JOW-u 7 we Wrocławiu i jestem związana z Komitetem Wyborczym Samoobrona, bo jakie zaplecze trzeba mieć, to tego zaplecza, które mogłoby mi pomóc, jakoś nie widzę przy mnie w ogóle. I pytam się Grzegorza Brauna, że wreszcie zajął stanowisko co do tego wyruchu nie wiadomo jakiego narodu. I tak, bojkot tego referendum i tego następnego referendum z dopisywanymi, z chucpą z dopisywanymi, na to się też nie godzimy, żeby w ten sposób niszczyć Polskę i Polaków, ośmieszać nawzajem siebie i z tymi kłótniami, które się dzieją, a tymczasem w telewizji, bo wiele osób nie ma internetu i nie korzysta z internetu, nie zbiera tam informacji politycznych, korzysta z dzienników, które są przedstawiane w ogólnopolskich telewizjach. I tak będzie, tak było i tak będzie, że a tymczasem ważne sprawy są zupełnie przez PiS też ukrywane, że ta Chazaria, Żydzi ci z Ukrainy, oni tu nas chcą najechać, Niemcy z drugiej strony i Polskę w kadłubkową jakąś, no w ogóle do likwidacji, no proszę Państwa, do 2035 roku ten układ masonerii niemieckiej i masonerii żydowskiej ma doprowadzić do likwidacji Polski. No. I widzimy, no, to się dzieje na naszych oczach, że i także apeluję do marszałka Sejmu Walnego Edwarda Leszczyńskiego, żeby już mi po prostu przestał truć na ten temat, że związałem się z jakimś środowiskiem. Owszem. Jak to ich czeka w przyszłości, dlatego też to referendum, które ogłoszone jest na 6 września, nie jest zgodne z konstytucją, nie jest zgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego też my, jako Samoobrona, mówimy wprost. Te pieniądze, które wydamy na referendum, powinniśmy skierować na inne cele, szczytne cele, takie jak służba zdrowia, głodne dzieci, których jest ponad milion, a także na sprawy ważne dzisiaj dla Polski, dla bytu obywateli. Dzisiaj wiemy, że jest susza, że rolnicy nie będą mogli w przyszłym roku odnowić swojej produkcji. Dlatego też skierujmy te pieniądze na te cele, które uważamy najbardziej słuszne dla Polski, dla Polaków, dla naszej przyszłości.